Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj w troszkę inny sposób, ponieważ nie będę miał dla Was standardowo testu jakiegoś konkretnego samochodu, jakiegoś konkretnego egzemplarza, tylko po niedawnych testach Skody Fabii, w której aktualnie się znajduję, oraz Daci Sandero postaram się odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często od Was ostatnio dostawałem, czyli po prostu, który z tych samochodów warto wybrać. Także jeśli jesteście zainteresowani tym tematem albo po prostu stoicie przed dylematem Skoda czy Dacia, serdecznie zapraszam. Teoretycznie taki film mógłbym skończyć szybciej niż się zaczął i w zasadzie mógłbym powiedzieć jedno zdanie. Jeśli chcesz lepszy samochód, wybierz Fabię. Jeśli chcesz tańszy samochód, wybierz Dacię. Jeśli akurat dla Ciebie ta odpowiedź jest wystarczająca, to spoko, dzięki za oglądanie, do zobaczenia kolejnym razem. Ale jeśli chciałbyś ten temat bardziej zgłębić, czy po prostu poznać moją opinię po jeździe tymi samochodami przez jakiś tam dłuższy okres czasu, no to przejdźmy sobie do konkretów. Chociaż opowiadając o tych konkretach, zatrzymamy się jednak przy finansach, przy pieniądzach, przy tym, ile trzeba zapłacić za te konkretne samochody, bo to jest jednak bardzo istotna, jeśli nie najbardziej istotna kwestia przy tych modelach. Po pierwsze, Fabia. Jej cennik teoretycznie zaczyna się w okolicy 62 tysięcy, ale nie oszukujmy się, żeby takim samochodem wyjechać z salonu, żeby on miał sens, żeby on faktycznie dawał chociaż trochę radości, żeby miał podstawowe, najważniejsze rzeczy, które chcielibyśmy dzisiaj mieć w samochodzie, trzeba wyłożyć przynajmniej 70, a bardziej 75 tysięcy złotych. Jak to się ma do Daci Sandero? Jej cennik rozpoczyna się od 48 500 zł, ale 70 tysięcy to jest wartość, na której on w zasadzie się kończy. Czyli pełna wersja, pełne wyposażenie, najmocniejsza jednostka. Możemy nawet mieć gaz w tej cenie. Także tam, gdzie Fabia w zasadzie zaczyna mieć sens cennikowo, tam Sandero się kończy. I to jest pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć. Chociaż jeszcze jedna. Żeby Fabia była dzisiaj bardzo dobrze wyposażonym samochodem, a ona naprawdę potrafi mieć już dzisiaj wyposażenie, które jeszcze chwilę temu było charakterystyczne dla samochodów przynajmniej kompaktowych. Przynajmniej. Te wszystkie Android Auto bez kabla i tak dalej. Cała masa rzeczy, nie będę w to dzisiaj wchodził, bo to możecie sobie sprawdzić konfigurując samochód, ale naprawdę tutaj możecie mieć takie wyposażenie. Tylko że wtedy ta cena również będzie taka, bo to będzie ponad 100 tysięcy złotych. I to jest to, co chciałbym, żebyście wiedzieli na początek. 75 tysięcy, a dobrze wyposażony, to stówa. Sandero wystarczy około 60 tysięcy, 70 to macie full opcję. I zacząłem od tego, bo to jest bardzo ważny wątek moim zdaniem odnośnie w ogóle całej Skody. Jakiś czas temu, no może już parę lat minęło od tego czasu, ale powiedzmy, że jakiś czas temu, Skody, a na pewno Fabie, były samochodami w miarę, powiedzmy w miarę tanimi, w miarę atrakcyjnymi finansowo, czy po prostu były bardzo dobrą alternatywą dla kilkuletniego samochodu używanego. Potem to samo było z Dacią. Do kwestii samochodów używanych ja się jeszcze odniosę, pozostańmy na razie przy tych dwóch modelach. Bo co dziś stało się ze Skodą Fabią? Ten samochód, tak jak powiedziałem na początku, w dosyć dużym skrócie też oczywiście, jest 3 razy lepszym samochodem niż Dacia Sandero. Dużo lepiej się prowadzi, jest 100 razy lepiej wykonany, ma bardzo dobre materiały. W środku, podczas szybszej jazdy, jest zdecydowanie ciszej, co oczywiście wpływa na komfort jazdy. W Daci, również nie oszukujmy się, w wielu miejscach widać, że to jest samochód dość budżetowy, że ten samochód miał po prostu przy dzisiejszych chorych czasach, chorych cenach wszystkiego, miał pozostać atrakcyjny cenowo. W miarę to się udało, a już odnosząc do innych samochodów, to udało się bardzo dobrze. I też musimy wiedzieć, że Dacia Sandero również dzisiaj nie jest żadnym paździerzem. To jest też samochód, który przeszedł lata świetlne do przodu w całej swojej metamorfozie. Trzeba jednak zastanowić się nad tym, bo mi cały czas coś takiego chodzi po głowie w chwilach, gdy testuję Skody, jakiekolwiek. Ja Skodę też wielokrotnie to mówiłem, może nie powinienem, ale bardzo nie lubiłem tej marki, nie lubiłem w tych samochodach nic. Dzisiaj uwielbiam nimi jeździć, szczególnie Octavią, a już najbardziej Superbem. Doszedłem do takiego etapu, że gdybym na przykład dzisiaj miał sobie zamówić samochód służbowy, to pewnie byłby to Superb. Ja się w tych samochodach po prostu bardzo dobrze czuję, tylko ja mam zawsze jedno pytanie, bo one są dziś świetnie zrobione, bardzo dobrze jeżdżą. Są szybkie, dynamiczne, często mają bardzo fajne spalanie, nowoczesne silniki i tak dalej, tutaj wyposażenie również takie. Tylko pytanie, szczególnie do Fabii. Czy my chcemy dzisiaj, żeby Fabia była tak świetnym samochodem, ale żeby kosztowała stówę? Czy my byśmy woleli, żeby ten samochód faktycznie był trochę słabszy?
niech te materiały będą troszkę gorsze, ten wyświetlacz słabszy. Nie wiem, ogólnie, żeby ten samochód był na troszkę niższym poziomie, tylko żeby znowu można było wyjąć 55 tysięcy i ten samochód kupić. Może wcale nie chcemy, może ta stówa jest dzisiaj ok. Rzucam takie pytanie, bo ja jednak wychodzę z takiego założenia, jak chcę lepszy samochód, to celuję w Octavie, to celuję, nie wiem, w crossovery, w Karoka, w Kodiaka, ogólnie w samochody większe. Chciałbym mieć w cenniku samochód, który będzie od tych samochodów słabszy, ale nadal będę mógł pójść do salonu Skody i za 50 parę tysięcy jeszcze dzisiaj, niech to będzie 60, kupić nową Fabię. Ciekawy jestem Waszego zdania. Troszkę porównując te samochody ze sobą. Jeśli chodzi o miejsce we wnętrzu, bardzo podobnie. Ja myślę, że tutaj tak wielkich różnic, żeby dało się jakoś bardzo wyraźnie zauważyć, nie ma. Ja mam takie fajne porównanie, bo miałem taki tydzień, że pojechałem tym samochodem z całą rodziną do Gdańska na kilka dni, więc zabraliśmy standardowo, jak zwykle, całą masę bagażu. Jak ktoś ma dwie dziewczyny w rodzinie, to wie, o co chodzi. Spakowaliśmy się, powiedzmy, na full w Fabie. Po czym ja pojechałem do Warszawy, zamieniłem samochody, wróciłem Dacią i te same bagaże w zasadzie zmieściły się do Sandero w bardzo podobny sposób, więc teoretycznie Fabia ma bagażnik większy, bo tutaj katalogowo mamy 380 litrów, w Sandero mamy 328, trochę różnicy na papierze jest, może faktycznie troszkę to widać, ale to nie jest jakaś przepaść, więc to są dość podobne samochody co do wymiarów, co do wielkości we wnętrzu. Nad głową w jednym i w drugim, w tylnym rzędzie jest ok, także samochód bardzo podobny, tu nie jest tak, że płacąc więcej dostaniemy 3 razy tyle samochodu. Bardzo podobny segment. Różnica będzie natomiast w silnikach, bo w Sandero możemy dostać jednostkę 65, 90 i 100 koni w przypadku gazu. W Fabii te rozbieżności będą już od 80 do aż 150 koni mechanicznych. Także jeśli ktoś szuka szybszego samochodu, to znowu wybór będzie bardzo prosty. I nie ma sensu porównywać tych samochodów, tak jak powiedziałem, punkt po punkcie, multimedia, materiały i tak dalej, bo tutaj sprawa jest oczywista. Fabia pod każdym względem jest dużo lepsza. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości i nie ma sensu przekonywać, że jest inaczej. Więc tego robił nie będę. Warto natomiast moim zdaniem zastanowić się, co my za te pieniądze, które musimy na te dwa samochody wydać, otrzymujemy. Bo o ile Sandero w takim bezpośrednim starciu, bez patrzenia na finanse, szans nie ma żadnych, to tak jak wspomniałem, to już dziś jest zdecydowanie lepszy samochód niż kiedyś i ja widzę to w taki sposób. Jeśli nie jesteś frikiem samochodowym, potrzebujesz samochód praktyczny, chcesz, żeby on już był w miarę fajnie wyposażony albo nawet może dobrze wyposażony, nie zwracasz uwagi na każdą nitkę, na każdą rzecz, która gdzieś tam zatrzeszczy, może zaskrzypi, czy po prostu zamknięcie drzwi będzie przypominało o tym, że masz samochód budżetowy, ale cię to po prostu nie obchodzi, bo chcesz mieć nowy samochód na miarę takiego budżetu, jaki sobie określiłeś, czyli nie jakiegoś ogromnego, to kilka lat temu nie przeszłoby mi przez gardło takie zdanie, że ja śmiało polecam jakąś Dacię. Po prostu by mi nie przeszło. Dzisiaj zdecydowanie powiem i wiele razy to już powiedziałem, dzisiaj Dacia poszła tak daleko do przodu, że jest to świetny wybór właśnie dla takich osób, o których przed chwilą powiedziałem. I zdecydowanie ja tym osobom ten samochód polecam. Pytanie, dla kogo jest dzisiaj Fabia? Odpowiedź też w sumie nasuwa się sama i wynika troszkę z poprzedniej wypowiedzi. Jeśli już na te rzeczy, które wymieniłem, zwracasz uwagę, jest to dla Ciebie ważne, nie masz 150 czy powiedzmy 120 tysięcy na kompakt, bo tyle dzisiaj na taki samochód trzeba mieć, mówimy oczywiście o nowych samochodach, i nie jesteś w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć, czy może na pewne rzeczy przymknąć oka, bo ta jakość, te rzeczy, które mają być najbardziej nowoczesne, jakie mogą dzisiaj być, chcesz mieć w tym mniejszym samochodzie, bo na taki Cię stać, albo po prostu nie chcesz wydawać więcej, no to wtedy będzie dla Ciebie Fabia. Muszę jeszcze jednak zahaczyć o jedną rzecz na swoim przykładzie i przejść do tego, co obiecałem wcześniej, czyli tej alternatywy, jaką kiedyś Skody, szczególnie Fabia, czy Dacia Sandero stanowiły dla samochodów z rynku wtórnego, te oczywiście jako nowe samochody, bo zobaczcie prosty przykład, mój przykład. Wystawiałem niedawno na sprzedaż Toyota CHR, samochód, który zaczął w zasadzie swój 5. rok. Nie ma gwarancji, ma co prawda bardzo fajny przebieg, jest bezwypadkowy i tak dalej, ogólnie super samochód, ale zaczął 5. rok. Byłem przekonany, że taki samochód na rynku warty jest jakieś 60-65 tysięcy, jak dobrze pójdzie. I jak zobaczyłem ogłoszenia, że takie samochody wystawione są często za kwoty nawet przekraczające 100 tysięcy złotych, to po pierwsze zbladłem, po drugie pomyślałem, no dobra, ogłoszenie wystawione, ale pytanie, po ile takie samochody się faktycznie sprzedają?
No i moje zdziwienie było jeszcze większe, gdy okazało się, że są chętni na taki samochód za 90 czy za 95 tysięcy złotych. I po co to mówię? Po to, że to musi zmienić moje podejście chociażby do takiej Fabii, która kosztuje 100 tysięcy złotych, ale już znowu mogę zmienić intonację głosu i powiedzieć, no ale jest nowa, świetnie wyposażona, ma pełną gwarancję, bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań, świetne materiały i tak dalej. To samo zdanie, ale inna perspektywa, na swoim konkretnym przykładzie. Także dożyliśmy niestety takich czasów, ja będę musiał się do nich przyzwyczaić, bo cały czas tego nie mogę zrobić, żeby ułożyć sobie w głowie, że Fabia kosztuje 100 tysięcy. Wiem, że wielu z Was też nie, bo często z Wami rozmawiam na takie tematy, piszecie do mnie, czy gdzieś gadamy sobie normalnie, spotykając się i wiem, że tak macie. Tyle, że te nowe czasy, jak chcemy mieć nowe samochody, to musimy po prostu zaakceptować. No i przechodząc do podsumowania, Fabia czy Sandero, ten temat jest moim zdaniem mimo wszystko prosty. Jeśli zwracasz uwagę na te wszystkie rzeczy, które powiedziałem i chcesz dużo, dużo lepszy samochód, to Fabia z tych dwóch samochodów jest bardzo prostym wyborem, bo to jest samochód zdecydowanie nieporównywalnie lepszy niż Dacia Sandero, w zasadzie pod każdym względem, tak jak już pewnie kilka razy powiedziałem. Natomiast też szczęśliwie dożyliśmy takich czasów, że Dacia, która nadal zachowuje swoją atrakcyjność cenową, jest dzisiaj na tyle dobrym samochodem, że jeśli jesteś w stanie na pewne rzeczy oko przymknąć, nie jesteś frikiem motoryzacyjnym, zdecydowanie bardziej zwracasz uwagę na praktykę, koszty, niż na to, jak tym samochodem Ci się będzie jechało, to śmiało zapraszam Cię do salonu po Sandero. No i to tyle ode mnie w tym temacie na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to piszcie śmiało do mnie. Macie tutaj adres mailowy, tak będzie chyba najprościej. Albo gdzieś w komentarzach, to będzie w sumie jeszcze prościej. Jeśli zastanawiacie się nad takim samochodem, albo może jak już się zastanowiliście i któryś wybraliście, to dajcie znać, który i dlaczego. A tak jak mówię, jak macie pytania, to ja za kierownicą obydwu tych samochodów spędziłem już dość dużo czasu, także jeśli będę mógł, to na pewno postaram się Wam odpowiedzieć czy podpowiedzieć, także śmiało piszcie. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, kliknijcie ten słynny dzwoneczek. A ode mnie na dzisiaj to byłoby już wszystko. Dzięki, trzymajcie się, cześć!